dobry kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj ze mną gotują dwóch przystojnych facetów. Michał Korkoś. Rozkoszne.pl oraz Kamil Padlewski. Czyli ekskluzywny menel. Dzisiaj również z nami jest specjalny gość. Pani Basia! Nazywam się Basia Roszuk. Mleko dla Almetty oddajemy już 25 lat. Panowie, myślę, że jest czas, żeby przygotować pyszny obiad na bazie serków Almetty. W końcu dzięki Basi Mleka mamy takie pyszne serki. No to gotujemy. Gotujemy. To nic nie macie więcej na grilla? Chyba nie, oprócz serka. Za dużo. Serka. To do lasu i nad rzekę i zbierać to, co jest jadalne. Marsz. Dobra, idziemy. Tutaj mamy jakby takie zielone płuca Polski. Ekologiczny mamy tutaj teren, czysty, bez smogu. Chyba za mało, co? No, trochę słabo. Mało. Mam pomysł, chodźcie. Dobra, panowie, mówiłem wam, że mam coś dla was, więc będziemy teraz wyciąć szparagi zielone. Okay, jak to się robi? Proste. Mamy taki nóż. Do tego to jest rozmiar szparaga, który musimy wyciąć i jak najbliżej ziemi, żeby dać szans szparagom odrośnięcie. Lecimy. Dzisiaj przygotujemy takie fajne burgerki z halloumi i do tego pesto z pokrzywy, które razem zbieraliśmy. Jak brzmi bosko, nie mogę zaczekać. Michał, czy wiesz, że w ogóle mleko, które jest używane do produkcji serków Almetty, pochodzi z Mazowsza i Podlasia? Właśnie dzisiaj się dowiedziałem, jestem tym zafascynowany. Dzisiaj wykorzystujemy Almetty ze szczepiorek i cebulą, który świetnie podkreśla smak naszych burgerów. Działajmy. Cudowny burger. Wyglądają pięknie, zupełnie jak wiosna i nie mogę czekać, kiedy ich spróbuję. Tak jest. Zobaczcie, kochani. Będziemy robić ziemniaki zagniatane z Almetty z szczepiorkiem i cebulą. Do tego będziemy grillować portobello i bośniaki. Moje ulubione grzyby. Są bardzo fajne i mięsiste. Tak. I do tego surowy szparag, okrojone takie wstążki. Czas nasz naturalny almetty ze szczepiorkiem i cebulą. Śmiało może do niego dać. Jak dużo go dodajemy? O, połowę opakowanie. Baszu, jak byliśmy ostatnio u ciebie, to powiedziałaś mi, że ty gotujesz dla całej rodziny, a my postanowiliśmy tutaj z chłopakami, że dla ciebie przygotujemy wyjątkowy grill. Z Michałem przygotowaliśmy super burger z halloumi i z pesto z pokrzywy oraz szparagami. Jest pyszny. A z Kamilem? Nie wątpię. Cudowne, kremowe ziemniaki z serkiem Almetty, szczepiorkiem i cebulą oraz szparagi i grzyby z grilla! Kochani, jedzenie gotowe. Cały kiwa przyjeżdża. Cieszko, zapraszamy. Siadajcie. Chłopaki, jestem z was dumna, że zrobiliście takiego grilla innego jak wszystkie. A ja właśnie takie lubię rzeczy inne jak wszystkie.